Na przestrzeni ostatnich 6 lat nasze wojska specjalne przeszły imponującą transformację. Stały się wizytówką tego, co w polskiej armii jest najlepsze. Można powiedzieć, że polskie wojska specjalne są naszym produktem eksportowym. Jednostka wojskowa Grom jest jednostką operacji specjalnych. Głównym przeznaczeniem jednostki jest zwalczanie terroryzmu, a w szczególności operacji uwalniania zakładników. W operacjach DA mogą być cele taktyczne, strategiczne, gdzie chodzi o przywódców, o bojowników, o osoby kluczowe, które występują po stronie przeciwnika. Natomiast w operacji Hostage Rescue mówimy o życiu ludzkim, o życiu zakładników. W roku 2007 powołano wojska specjalne, na czele których rozwinięto dowództwo wojsk specjalnych i od tego czasu można powiedzieć, że nastąpił bardzo dynamiczny rozwój tych sił. Nastąpiła zasadnicza różnica w postrzeganiu roli sił specjalnych i ich przydatności we współczesnym konflikcie. Nasza jednostka specjalizuje się w wykonywaniu rozpoznania specjalnego i akcji bezpośrednich. Potocznie mówi się na to zadania zielonej i czarnej taktyki. Z reguły tego rodzaju operacje są przeprowadzane na tak zwanej przez nas potocznie JPL-i, czyli są to ogólnie bardzo niebezpieczni terroryści. Mottem jednostki jest hasło cisi i skuteczni. I ono odzwierciedla etos żołnierza jednostki wojskowej komandosów. Idealny kandydat do służby w jednostce wojskowej komandosów to jest po prostu niezwykle sprawny fizycznie intelektualista. Każda jednostka specjalna zgodnie z nomenklaturą i narodową i natowską musi być przygotowana do prowadzenia działań specjalnych w pełnym zakresie, zarówno na lądzie, w powietrzu i na wodzie, jak i pod wodą. Operatorzy w grupach szturmowych nie posiadają jednego kierunku kształcenia. Najczęściej są to 3 kierunki.
tym właśnie zyskuje mała grupa ludzi przewagę, że posiada bardzo duży zasób wiedzy, jak i bardzo wysokie przygotowanie realizacji zadania. Jednostka wojskowa Agat jest najmłodszym członkiem polskiej rodziny wojsk specjalnych. Została zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać swoimi działaniami takie jednostki jak Grom, Formoza czy jednostka wojskowa Komandosu. Agat ma brać na siebie ciężar walki z przeciwnikiem uzbrojonym w ciężki sprzęt. Agat jest jednostką o charakterze szturmowym. Przeznaczoną do zabezpieczenia działalności kinetycznej wojsk specjalnych. NIL można by określić mianem strategicznego spoiwa, dlatego że odpowiada za wsparcie dowodzenia, łączności, również za zabezpieczenie logistyczne i medyczne. Uzyskanie przez Polskę statusu państwa ramowego NATO w dziedzinie sił specjalnych oznacza, że wzięliśmy na swoje barki odpowiedzialność za organizację dowództwa komponentu sił specjalnych sojuszu, który działa w ramach sił odpowiedzi NATO. Obecnie taką zdolność posiada jedynie 7 państw sojuszu. Polska to nie tylko granice i ziemia, ale przede wszystkim jej obywatele. Polska jest tam, gdzie są Polacy. A my, jako żołnierze, musimy być gotowi, żeby nieść pomoc Polakom, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdą i w jakich warunkach będą.